Radni zatwierdzili projekt budżetu na 2020 rok przedłożony im przez prezydenta miasta. I choć nie obyło się bez dyskusji, to wynik głosowania był jednoznaczny. Stwierdzam, że Rada Miejska podjęła uchwałę w sprawie projektu budżetu miasta Suwałk na 2020 rok wraz z autopoprawkami większością głosów. Za przyjęciem głosowało 14 radnych, swój sprzeciw wyraziło 7, 2 osoby wstrzymały się od głosu. Szerszą relację z dyskusji radnych nad przyszłorocznym budżetem pokażemy w najbliższy piątek.